Cześć, jestem Merwa, a to jest Ark Scorched Earth, czyli Ark Spalona Ziemia. Jak sami widzicie, nazwa dosyć mocno oddaje to, co widzimy w grze już po samym jej rozpoczęciu, ponieważ wokół mnie sama pustynia, piasek, kamienie i bardzo gorąca temperatura. Moim głównym wrogiem, może nie wrogiem, ale moją główną potrzebą na samym początku będzie znalezienie jakiegoś źródła wody, a to jest jakaś czyjaś baza. Wygląda ona na otwartą. Coś tu jest w środku? Prawdopodobnie i tak tego nie będę mógł otworzyć. Ktoś sobie zbudował bazę, ale na tym serwerze istnieje taka opcja jak blokada niszczenia czyjejś bazy, kiedy jest on offline. Jest to dosyć fajna rzecz, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć. Postanowiłem wam tę grę pokazać. Co to? Jakiś kamienny golem! What? I on nie goni pewnie. Co się dzieje? On za mną idzie, ale on idzie powoli. Mam nadzieję, że dam radę uciec dzięki temu. Chyba zniknął. Chyba zniknął. Postanowiłem wam tę grę pokazać na serwerze PvP, czyli na takim, na którym będę musiał zwalczać również tego typu różne drapieżne stworzenia. Czy też dinozaury, potwory, jak zwał, tak zwał. Ale również będę wchodził w interakcję z innymi graczami. Będziemy albo ze sobą rywalizować, albo może współpracować. Może znajdę kogoś do fajnej, wspólnej gry na tym serwerze. Albo będę musiał z kimś innym walczyć, będę podbijał inne bazy. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale myślę, że dzięki właśnie takiej grze może być ciekawie. Mogę wam pokazać wiele różnych fajnych elementów, gdzie ja w tej chwili dobiegłem. Wygląda to na dosyć fajne, bezpieczne miejsce, powiem wam. Tam jest woda. Czy tam jest czyjaś baza? Być może nie jest to dobry pomysł, żeby się budować zaraz przy czyjejś bazie. Czas zebrać tam jakieś podstawowe elementy i się dalej zastanowimy, co z tym wszystkim zrobić. Mogę sobie stworzyć kill off. I na razie moje pierwsze tutaj punkty dam w zahartowanie. Sobie możemy odblokować jakieś takie kolejne podstawowe elementy. Niemniej jednak te punkty w zahartowaniu sprawią, że nie będę musiał aż tak często pić wody i aż tak często po prostu jeść ze względu na różne warunki pogodowe. O co mi tutaj chodzi? W arku tym mamy właśnie pustynię, mamy momenty, kiedy naszej postaci jest bardzo gorąco i ciężko z tym cokolwiek zrobić. Natomiast w nocy podejrzewam, jak to na pustyni, może być chłodniej. Może się okazać, że będziemy musieli, będzie nam bardzo zimno, albo przy jakichś jeszcze innych zamieciach. Wiem, że są zamiecie śnieżne, też może być ciężko. Natomiast właśnie inwestując w zahartowanie, będziemy w stanie tego uniknąć. Czas sobie stworzyć. Chociaż nie, chyba już stworzyłem, nie pamiętam. Tak, już stworzyłem. Czas sobie w takim razie stworzyć chociaż kilka włóczni. One mi się przydadzą do jakiejś takiej podstawowej obrony przed innymi stworzeniami. Tutaj będę mógł sobie wziąć więcej drewna. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zrobić sobie jakąś taką podstawową bazę. Chociaż na sam początek rozgrywki, nie wiem czy słyszycie, ale jest całkiem fajne echo tutaj wśród tych wąwozów. Zrobimy sobie kilka tych włóczni. Jest mi gorąco. Moja postać jest jakaś kompletnie przegrzana w tym momencie. Nawet nie wiem. O, wszystko jest czerwone. Pali się w ogóle. Słuchajcie, co to ma znaczyć? Ja muszę szybko biec do tamtego jakiegoś źródła wody. To jest kangur. Nowe stworzenie właśnie w tym dodatku. To jest fajny właśnie. O, zapomniałem wam jeszcze o nim powiedzieć. Z jego odwłoku możemy pić wodę. W tej chwili się napiłem i jestem trochę uratowany. Widzę, że tutaj kilka się ich znajduje. Czy jest to dosyć fajne, bezpieczne miejsce? Tu jest chyba olej. Olej chyba nie, albo metal, nie jestem pewien. Tu już ktoś się pobudował niestety. Spróbujemy wejść do wody. Może nasza postać się ochłodzi w ten sposób. Czy to coś da? To są ryby, ale mam nadzieję, że nie ma pirani. Chyba nie ma. Nic to nie da. Naszej postaci jest cały czas super gorąco, więc to chyba kwestia pogody. Nic w tym momencie z tym za bardzo nie zrobię. Weźmiemy sobie i tak jeszcze punkty w to. Dodamy tego. Ja teraz powinienem zabić jakiegokolwiek fajnego, małego dinozaura, żeby zdobyć trochę skóry. Ale nic tutaj takiego ciekawego nie widzę. Przy tym źródle wody myślę, że się pobudujemy jakoś niedaleko niego. Spróbuję znaleźć jakieś takie miejsce, żeby się lepiej schować, bo on jest w takim dosyć mocno widocznym miejscu. Może na przykład za tą skałą. Okej, tu mi wygląda na fajne miejsce, na taką małą bazę,
której nikt nie będzie widział. Przynajmniej na początku, tak? Później się wiadomo, gdzieś myślę przeniosę w jakieś lepsze miejsce. Ta baza wygląda na zniszczoną, na nieużywaną. No nic, myślę, że jest to fajna taka bezpieczna oaza. Nie widzę tutaj zbyt wielu drapieżników pamiętających się. Mam na myśli... Słyszeliście? Ale fajne echo. Mam na myśli różnych wilków, różnych takich stworzeń, w których w tym dodatku myślę nie brakuje. Ale potrzebujemy coś łatwego rozwalić, żeby nam dało skórę, żebyśmy... Ale tu jest gorąco. Żar się leje z nieba. Już jestem odwodniony. Czy mogę załatwić tego kangura? On prawdopodobnie będzie mi uciekał, chociaż może się go uda zgliczować w jakiejś skale. Okej, może się zatnie? Nie, przeskoczył niestety. Mam nadzieję, że się jakoś tutaj zablokuje i będzie sobie skakał w tej ścianie. Ja będę w stanie go załatwić, że zyskałbym naprawdę dużo fajnych, dużo poziomów bym zyskał i na pewno też dużo skóry. Za zabicie takiego dinozaura na 36 poziomie. Oczywiście znowu mi napiszecie, że Merwo powiedział, że kangur to dinozaur. Dlaczego spadłem? Nie trafiłem niestety. Mi ucieka coraz dalej, ja nie mogę tak daleko się odsuwać od mojego źródła wody. No już powinien paść za sekundę. Mam nadzieję, że się uda. Jest! Udało się, moi drodzy. Usnąłem. Mam nadzieję, że mi się uda obudzić. O nie. Nic nie mogę zrobić w tym momencie. Uśpiłem się z powodu tego, że byłem chyba zbyt zmęczony, albo za bardzo mi brakowało wody. Mam nadzieję, że mi się teraz uda za sekundę obudzić i wrócić z powrotem do mojego źródła, bo widzicie, co to znaczy, gdy jest bardzo... Okej, udało się. Żebym zaraz znowu nie zasnął. Czy mogę się podratować, chociaż... trochę tym? Czemu mi nie działa to? Nie mogę w ogóle, chyba się zgliczowałem, okej. Byłem, wydaje mi się, zablokowany w tym. Muszę jeszcze czegoś pozbyć, żeby móc dobiec. Tego jest bardzo dużo. To jest ciężkie, nie będę tego na razie w ogóle potrzebował. Mam nadzieję, że dobiegnę do wody i nie zasnę po drodze. Nie jestem w stanie teraz znaleźć żadnego innego źródła. Mogę tylko zjeść jeszcze więcej troszeczkę jagódek. Ale obawiam się, że niewiele mi to pomoże. Kolejne punkty w zahartowaniu. Widzicie, jak ciężko jest tutaj przetrwać. O nie, tutaj jest agresywny wilk. To nie jest dobry moment na walkę z nim. Absolutnie nie jest dobry moment. Mam nadzieję, że mi się uda go zgubić, żeby on nie pobiegł tam za mną. Tędy. Mam nadzieję, że mi się go uda zgubić. Dobra, już jestem blisko. Oj, nie jest łatwo, słuchajcie, nie jest łatwo. Dobra, minął ten super gorąc. Nareszcie się uspokoiła pogoda. I teraz również jestem oczywiście odwodniony, ale już jest dużo, dużo lepiej. Nareszcie warunki pogodowe się poprawiły. Dam radę się teraz napić. I już będzie dobrze. Huch. Jakoś mi się udało. Dotrwałem do miejsca, w którym chciałem się znaleźć. Także teraz czas na zbudowanie sobie jakiejś takiej, myślę, podstawowej bazy. Czego ja będę w tej chwili potrzebował? Będę potrzebował tych wszystkich fundamentów w postaci drzwi, ścian i dachu. No to mi jeszcze potrzeba troszeczkę punktów. Ale okej, za chwilę je zbierzemy. Tutaj mamy kilka drzewek. Myślę, że nie powinno się rozwalać drzew, wśród których się będzie później
przy których się będzie później budowało bazę. Chyba tu się nie da wejść. Ponieważ te drzewa się prawdopodobnie nie odrodzą, gdy są zbyt blisko jakiejś bazy, ale nie ma w tej chwili aż tak dużo czasu, żeby się czymś takim zajmować, a potrzebuję dużo słomy. Okej, zrobimy sobie dwa bukłaki, tak żeby mieć zapas, resztę ubranka. I mam za mało włókien mimo wszystko cały czas. Nastał z powrotem dzień i w międzyczasie udało mi się zebrać wystarczająco materiału, żeby stworzyć sobie całkiem pokaźną bazę. Niestety zapomniałem, że gdy jesteśmy zbyt blisko jakiegoś innego miejsca, gdzie ktoś już się pobudował, to niestety nie możemy tam postawić naszej bazy, także muszę sobie znaleźć jakieś inne, ciekawsze miejsce. Być może tutaj, wokół tych skał, dałbym radę zbudować sobie taką jakąś fajną bazę, ponieważ pomyślałem, że warto ją zrobić większą, niż planowałem to na samym początku. Ale nie chcę, żeby przez to, że jest ona większa, żeby była przez to dużo łatwiejsza do znalezienia. Ja teraz jestem praktycznie w całości przeciążony i ledwo mogę się poruszać. I szukam jakiegoś fajnego miejsca. Być może... Co tu jest? O! Tutaj jest jakiś mały zwierzaczek. Być może dałoby radę ją zrobić tu. Wygląda na to, że tu jest takie naprawdę dosyć ciekawe miejsce, ale z drugiej strony ciężkie do pobudowania się. Tutaj przy tych skałach, przy tym drzewie, być może to jest, słuchajcie, fajne miejsce, żeby się pobudować. Tutaj aż tak łatwo nie powinni mnie znaleźć, tylko oczywiście będę musiał się pilnować, żeby tego drzewa nie popsuć. Ono będzie mnie osłaniało. Na pewno są jakieś lepsze miejsca, żeby się zbudować, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz gdzie zrobić kolejny? Myślę, że kolejny zrobimy tu. Mamy takie podstawy. Teraz ściany z tej strony. Zostały nam jeszcze tylko do framuga oraz drzwi i mamy naszą pierwszą fajną bazę, która jest, myślę, w dosyć mimo wszystko dobrym miejscu. Nie będzie aż tak mocno widoczna z daleka, a nawet jeśli, to taka lekka, mała baza nie powinna aż tak zwrócić niczyjej uwagi, bo nie wygląda ona na jakąś solidną, nie wygląda na taką, jakby tu było przechowywanych mnóstwo przedmiotów. Mam nadzieję, że aż tak łatwo jej wszyscy nie znajdą i oczywiście nie mogę niszczyć tych wszystkich drzew wokół mnie. Będę musiał po materiały chodzić gdzieś dalej, żeby ona nie była bardziej widoczna w tym miejscu. Także mamy tę bazę, ja się jeszcze zajmę zebraniem jakichś podstawowych przedmiotów i ruszę, myślę, oswajać jakieś pierwsze dinozaury. Co tu robi martwy tygrys? Czy ktoś go zabił przed chwilą, czy jakiś inny drapieżnik wcześniej? Tego nie zauważyłem. Czy jakiś gracz? Nie mam pojęcia tak naprawdę. A może ten Ankylo go zabił, bo on jest dosyć mocno ranny. Ja bym chciał spróbować sobie zrobić procę i być może go zaatakować. Zobaczmy, który on ma poziom. Tutaj też się ktoś chyba chciał znowu budować. Zobaczmy, który on ma poziom. 40. I jest ranny. Myślę, że można spróbować. Okej, w ten sposób go cały czas trafiam. Tutaj widzę, jest jakieś na tym serwerze ułatwienie pod tym względem, że widać zadawane obrażenia. Okej. I to nam na pewno dało dużo punktów expa za to, że nam się go udało załatwić. Co z niego wypadnie?
Przede wszystkim myślę tak, skóra, surowe mięso i trochę keratyny. Nawet nie trochę, a bardzo, bardzo dużo. Wiecie, nasza baza jest myślę całkiem fajnie schowana wśród tych drzew, bo tutaj każdy będzie się... Każdy, kto tutaj przyjdzie w te rejony, będzie się przede wszystkim wybierał w okolice tej wody, żeby właśnie tutaj się napić. Będzie spotykał tę bazę. Ja będę miał trochę większy kawałek do tego, żeby tam przebiec do siebie. Ale mimo wszystko myślę, że moje bezpieczeństwo na tym zyska. Weźmiemy sobie jeszcze zahartowanie do tak... O, aż dwa poziomy dostałem, nie? Co ja mogę teraz zrobić? Bumerang mogę sobie... Dzięki bumerangowi spróbujemy, słuchajcie, już oswoić pierwsze jakieś takie fajne dinozaury. Okej, to mi na razie nie będzie potrzebne. Co by na to, żeby oswoić tego wielkiego tutaj? Wygląda on ciekawie, tylko najpierw jeszcze sobie zrobimy ognisko. Potrzebuję więcej kamieni na ognisko. I to dużo więcej. Nie, to było to miejsce, gdzie... Czy tak jak mi się wydawało, jest tutaj jakiś zwierzaczek. Ten yerboa. Ups, nie trafiłem go. Już jest nieprzytomny. Jest na pierwszym poziomie. Zaraz go zobaczymy, ale z tego co ja kojarzę, jeśli chodzi o ten dodatek. Ups, utknąłem tutaj. Nie, na szczęście się odblokowałem. On tutaj utknął prawdopodobnie i dlatego tutaj siedział. Z tego co się zorientowałem, ten zwierzaczek, ale to może za chwilę, jak on się nam oswoi, to wam o nim opowiem. Natomiast teraz sobie tutaj rozpalę chociaż takie minimalne ognisko. Dobrze byłoby sobie przygotować trochę więcej mięsa właśnie już na... Mieć jakąś taką lepszą wyżerkę. W środku oczywiście na razie jeszcze nic nie ma, ale tutaj będzie łóżko. Będzie jakaś taka podstawowa skrzynka. Chyba, że już mogę zrobić łóżko. Tego muszę zrobić to. Teraz jakich materiałów potrzebuję do łóżka? Potrzebuję więcej słomy i drewna, tak też myślałem. To póki co będę musiał poczekać. O! Ale się szybko oswoił, yerboa. Na razie nie będziemy mu dawać żadnego imienia. Zostawimy mój moździerz, który tutaj już wcześniej sobie zbudowałem. Schowamy go tutaj w rogu. A jak wygląda nasz maluszki? Wow! Ale fajny. I z tego co wiem, właśnie możemy go podnieść i nosić na ramieniu. Jak to będzie teraz wyglądało? Może się jakoś tak ładnie ustawię tutaj przy tym ognisku. Na tle mojej bazy. Całkiem fajnie wygląda. Ładny uszatek. I ja go teraz mogę nosić na tym ramieniu i z tego co wiem, on mnie będzie ostrzegał przed tym, kiedy będzie jakaś burza. Kiedy będzie nadchodziła właśnie zamieć śnieżna, to on szybko mi o tym powie. Także to jest naprawdę dosyć, myślę, wygodny zwierzak. Ja sobie chcę teraz stworzyć bumerang. Drewno i piasek. No to będzie łatwo to zebrać. I spróbujemy oswoić tego właśnie wielkoluda. Tak może najpierw zobaczę, jaki on ma poziom. Z tego co wiem, ten dinozaur, czy nie wiem, czy to jest dinozaur, nie mam zielonego pojęcia, czy... Setny poziom, no to nie dam rady. Ojej. Za wysoki ma. Setny poziom. Oj nie, to pewnie by trwało w nieskończoność oswajanie takiego. Nie mam aż tyle czasu, w sensie mam, ale... Szkoda mi go aż poświęcać tyle na jednego dinozaura, wolę znaleźć sobie coś na niższym poziomie. Czy tutaj jest jakieś drzewo do ścięcia? Potrzebuję... Dużo drewna, ale widzę, że wszystko tutaj wokół wyciąłem, a wokół mojej bazy nie chcę wycinać. Okej, będę musiał tam pójść na górę. Z tego co wiem, temu yerboa, którego cały czas to teraz noszę na ramieniu, mogę dać do przetrzymywania trochę przedmiotów i dajmy na to, jeśli coś u niego waży 10, to dzięki temu, że ja mu to oddam, ja go noszę, u mnie to waży tylko połowę, czyli na przykład... To jest tylko kangur, okej, powiem się, że to są jakieś... Czyli na przykład on ma przedmioty, które ważą 10, ale mi tylko doda 5 wagi, także to jest taki fajny, myślę, plecaczek, który można ze sobą przenosić.
Okej, powinno mi wystarczyć na bumerang, nie z tego co pamiętam. Tak. Co potrzebuję do łóżka? Więcej słomy, okej. Stworzymy sobie łóżko i myślę, że od razu mi wskoczy poziom, bo tutaj brakuje już bardzo, bardzo malutko. I weźmiemy sobie zahartowanie jeszcze jeden i aż tak poczekamy, myślę, do 20. Później pomyślimy nad jakimiś kolejnymi umiejętnościami. Bumerang. Z tego co wiem, można za pomocą niego oswajać jakiś dinozaur, ale jak on działa? Jak go rzucam? To on teraz do mnie wróci? Okej, wrócił, czyli nawet jak się poruszam. Wow. No to całkiem nieźle on działa. Który masz poziom? 12. Idealnie, żeby go oswoić. Z jakiegoś takiego bezpieczniejszego miejsca. Może wejdę na to. Nie wygląda dosyć ciekawie. Czy powinienem teraz tak naprawdę się wrócić i zostawić łóżko w mojej bazie, ale... Mam nadzieję, że aż tak szybko nie załatwią mnie. To będzie fajny widok, myślę, stąd. Przecież nawet to drzewo teraz zasłania tą moją bazę z tego miejsca. Chyba nie doleci. Stanie? Znowu nie dostał, no. Dlaczego on tak idealnie zakręca, jak ma go trafić? Cały czas za daleko. No dobra, teraz już na pewno trafię. Wrócił mi? A czemu on aż tam tak ucieka? A ja byłem pewien, że on mnie zaatakuje. On chyba nie chce walczyć. Aha. No to będziemy mieli, moi drodzy, ułatwione zadanie. Wow! Jeszcze jeden jest! O kurczę! Dobrze, że miałem tą ten wariant przygotowany na ucieczkę. On tu w lasu! Ale ten bumerang wraca, słuchajcie, to jest jakiś czarodziejski bumerang. Gdzie on jest? Leci tam w jakimś wielkim kółkiem. Wow! Który on ma poziom? 32. No to nieźle. Może użyję procy, będzie może szybciej, chociaż też wątpię, żeby mi starczyło. Bez tego wzgórza tutaj, jakbym tutaj nie mógł uciec, no to bym tego nie przeżył, nie mam mowy, myślę, bo one są potężne, duże, chociaż może bym był szybszy, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że zaraz już przyśnie, bo mi się kamienie skończyły. No, chodź bumerang, wracaj szybciej. Okej, on ucieka, czyli on już jest słaby. Ojej, jak straciłem dużo życia. Pomocy. Co ja zrobiłem? Ale odnawiają mi się? Punkty odnawiają mi się. Jejku, spadłem z takiej wysokości, zamiast jakoś lepiej to rozegrać. Tam jest wilk, on mnie zaatakuje. Nie wiem, słuchajcie, co mam teraz zrobić w tym momencie. Zapomniałem, że to jest wysoko i że mocno się zrani spadając. Czy on tu jeszcze gdzieś jest, czy już mi zwiał kompletnie?
Chyba już niestety zupełnie uciekł. Wróciliśmy do naszej bazy i mam nadzieję, że teraz uda mi się już tutaj wszystko fajnie rozplanować. Położymy sobie łóżko w jakimś takim miejscu, na przykład gdzieś tutaj w samym rogu. To, co jeszcze udało mi się stworzyć, to skrzynia, do której będzie można chować jakieś takie najpotrzebniejsze przedmioty, czy też rzeczy, które będę chciał, żeby przetrwały mi na później, kiedy na przykład będę się musiał zrespić i tutaj zacząć w tych miejscach od nowa. Tutaj będę mógł jakieś przedmioty przechowywać, które mi w tym momencie nie są potrzebne, jak na przykład keratyna albo chityny chociaż trochę. Czy mogę oddać trochę skóry? A wiem, że być może za jakiś czas te przedmioty mi się przydadzą. To, co w tej chwili jeszcze mógłbym chociaż tutaj kilka zostawić, to jakieś podstawowe takie topory włócznie, ale myślę, że nawet jeśli się zrespię później, to dam radę sobie to od nowa skraftować, także myślę, że nie ma sensu jakoś na to bardzo mocno w tym momencie czasu poświęcać, a chciałbym bardzo móc oswoić jakieś inne dinozaury. Bo jeszcze zanim będę mógł stworzyć sobie łuk z zatrutymi strzałami, no to będę musiał jeszcze wbić tych kilka poziomów. Co to jest? Jakiś dinozaur z długą szyją. Raczej też jest roślinożerny. Dostał. Ale on szybko ucieka. No dobra, jedyna nasza szansa, że on się właśnie zablokuje w jakimś takim miejscu. Wow, on wskoczył do wody tutaj. I może go dam radę oswoić dzięki temu. Fajnie działa ten bumerang. Mam nadzieję, że jak on będzie w wodzie. A, zabiłem go tym. Myślałem, że dam radę go oswoić. No to szkoda. No ale zawsze jakiś tam wyższy poziom za załatwienie kolejnego dinozaura. Ojej, dziki raptor. Chciałbym go przejąć, ale może tu mnie nie dosięgnie. Byłoby super go oswoić. Natomiast pytanie, czy on się skupi na mnie, czy właśnie się rzuci na tamtego. Chyba się rzuci na nich. Ale tam są dwa raptory i one się chyba będą biły. Tam ktoś ma bazę z T-Rexem, z tego co widzę. Tam jest też jeszcze jedna baza, bo to jest dosyć duże źródło wody i być może dlatego jest ich tutaj aż tak sporo. Warto chyba pomóc przy tej walce, no bo ciekawe kto wygra. Raptor wydaje się niedraśnięty, także ja się obawiam, że on ma bardzo wysoki poziom. Ten raptor ma poziom 16. Jest szansa, żeby go oswoić. Pytanie, czy się będzie dało. Nie dam rady go trafić, bo on jest w środku tego. Ale może jest szansa, że ja go zabiję. Nie, nie zdobędę expa. O nie.
ucieka. Czemu ten bumerang tak długo wraca? No nie uciekaj mi. I te zwierzęta mają teraz taki mechanizm, że jak są blisko uśpienia, leży. Dało mi się, będę miał może raptora na 16 poziomie. Oje. Drugi chyba. Co tam się stało? Ktoś mnie zaatakował, chyba drugi raptor. Mogę w jakiś sposób chyba od niego sobie wziąć wodę, ale nie mam zielonego pojęcia jak. Czy mi się wydawało, czy tam był drugi raptor, który... Okej, ten ma 16 poziom, powinien pójść szybko. No. Powinno nie być aż tak ciężko, ja będę potrzebował za chwilę trochę więcej wody. Jak on się będzie oswajał, to w międzyczasie mógłbym pójść tutaj do źródła. O ile ten T-Rex nie jest ustawiony na jakieś agresywne działanie. Będę mógł przy okazji zobaczyć, jak tutaj już inni rozwinęli swoje pierwsze bazy. Wow. Dużo baz jest wokół tej wody. To jest jakiś rodzaj akweduktu, wodociągu. To jest też jego T-Rex. Naprawdę niezły. Tylko pytanie, dlaczego jego ciało jest poza bazą? O, mogę mu coś zabrać. Weźmiemy sobie w takim razie metalowy to. Weźmiemy sobie trzeci bumerang. Dziwne, że jego ciało wyleciało z tej bazy. Chyba, że jest ona otwarta, ale nie wygląda mi na otwartą. Jest zamknięta. Chyba czas wrócić, zobaczyć, czy mój raptor się oswoił, ale czy ja będę mógł zrobić siodło na niego? To jest pytanie. Siodło... Siodło raptor jest. Co ja do tego potrzebuję? Jeszcze więcej skóry. Aj, mam tylko 84, a potrzebuję jeszcze trochę. Czy jest tu coś łatwego do zabicia? Tu jest jeszcze jeden raptor. Można by z nim zaryzykować. Chociaż to będzie... Będzie strasznie ryzykowne. Wolałbym załatwić tego małego. Tamten jak się nie rusza, to niech się nie rusza. No, dał mi sporo skóry, powinno wystarczyć. Tutaj wszyscy mają bazy, ale one wszystkie są chronione. Weźmiemy sobie, zrobimy siodło, na pewno to mi da dużo expa i zobaczymy, czy on już się nam oswoił. Wiedziałem, że to mi da dużo expa, ale nie myślałem, że aż tyle. Tam się biją te dwa duże dinozaury. Zapominam cały czas, jak one się nazywają, te nowe stworzenia. O! Oswoił się. Pięknie. Pięknie, 22 poziom. Mogę mu założyć siodło. Okay, masz więcej mięsa. No i wsiadamy. Siedzę na raptorze i jeszcze mając na sobie tę Yerboa, tą taką mini małpkę, nie wiem do końca co to jest, ale dzięki niemu będę się już mógł, zobaczcie, szybko poruszać, to będzie naprawdę, myślę, dużo wygodniejsze. Jesteśmy już tutaj przy naszej głównej oazie i postanowiłem spróbować, zanim jeszcze tutaj odstawię mojego, tu jest jakiś
Wygląda mi on na sępa. Ale postanowiłem spróbować dostać się do jego bazy. Być może będzie to możliwe. Tutaj ciało leży. Myślę, że będę w stanie stąd wyskoczyć z powrotem. Może na przykład jakoś... O, byłem blisko. Zobaczymy, czy nam się uda. Udało się. Jesteśmy w środku. Jesteśmy w środku jego bazy. Czy ją się da otworzyć? Nie da się nic otworzyć. No to jest niesprawiedliwe. Ups. Chodź, wejdź. Mogę tylko co? Zobaczyć, co ona ma w środku, w sobie. No nic z tych rzeczy mi się nie przyda zupełnie. Tyle pieniędzy będę zabierał, ale to mi trochę mimo wszystko popsuło plan. Miałem nadzieję, że fajnie będzie można coś z tego zabrać. Ale cóż, trzeba będzie poczekać, aż będzie online. Może wtedy nam się uda jakoś fajnie tutaj wskoczyć tak samo. Damy mu poziom. Myślę, że jest to dobry moment, żeby przy okazji zakończyć ten odcinek. Mamy już sporo naprawdę przedmiotów. Udało mi się oswoić kilka dinozaurów, stworzyć wcześniej już łuk. Mamy strzały, mamy raptora, mamy tego i czas, myślę, wyruszyć w dalszą podróż. Czas zobaczyć, co jeszcze nas czeka w Ark Scorched Earth. A myślę, że czeka nas jeszcze bardzo dużo.